To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Z nami w studiu jest Michał Dulczyński, autor raportu Przemilczane Nierówności. Raport poświęcony jest grupie, która według autora jest w Polsce na różnych polach w gorszej sytuacji. A tą grupą są mężczyźni. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Żyjemy w świecie zdominowanym dziś przez narrację o... Dominacji mężczyzn, o tym, że kobiety mają gorszą pozycję społeczną, są gorzej opłacane, gorzej traktowane, mniej jest ich w życiu publicznym i często jeszcze są mobbowane, a czasami wykorzystywane seksualnie przez mężczyzn. A pan pisze raport o tym, że to mężczyźni mają gorzej. Jak to więc jest naprawdę, pańskim zdaniem? W tym raporcie nie chcę negować tego wszystkiego, o czym Pan powiedział, tej całej narracji o tym, że rzeczywiście kobiety często mają ciężko. Chcę uzupełnić tę debatę publiczną o drugą perspektywę. Pokazać, że mężczyźni często właśnie wcale też nie mają lekko, wcale nie są uprzywilejowani, tak jak często o tym słyszymy, bo właśnie mamy wielu mężczyzn, którzy są gorzej wykształceni, czy którzy częściej żyją na wsiach. Dobra, zacznijmy od tego w ogóle skąd pomysł na takie badania no bo to idzie w poprzek całej dzisiejszej współczesnej narracji więc pomysł na badania wziął się właśnie z tej luki empatii Aha. często rozmawiałem z kolegami również z kolegami którzy są progresywni na przykład gdy byłem na stażu w Komisji Europejskiej tak tam też się spotykałem właśnie z takimi opiniami że za dużo jest tej uwagi poświęcanej problemom kobiet a o problemach mężczyzn właściwie nigdy się nie mówi a jednocześnie drugą taką, drugą, drugim takim problemem, który mnie zainteresował, była polaryzacja polityczna młodzieży. I już od kilku lat widzimy w sondażach stale, że młode kobiety głosują bardziej na lewicę, a młodzi mężczyźni bardziej na prawicę. No i to jest duży problem społeczny, tak? bo oni ze sobą muszą jednak jakoś współpracować. Czyli rozumiem, że to takim impulsem, do, do tego, żeby się pan tym zajął. Jest taka trochę reakcja na gender studies i na ten dominujący, feministyczny. E, f, tą dominującą feministyczną narrację. To jest reakcja na te narracje w takiej wersji popularnej, można powiedzieć, zwulgaryzowanej. Natomiast nie jest to odrzucenie gender Studies, tak? Bo gender to jest. To też jest gender studies. Tak, to też co pan jest robię. gender studies. Gender to jest właśnie ta płeć kulturowa, badanie tego, jak. Nasza kultura kształtuje to, kim są mężczyźni, kim są kobiety, jak się zachowują. I w moim badaniu ja właśnie robię coś podobnego, tylko z większą życzliwością dla mężczyzn, z większą uwa uwagą dla ich problemów. To co pana najbardziej poruszyło w tym, co Pan znalazł, co pan, do, czego Pan się dokopał i o czym Pan pisze? Co jest dla Pana osobiście najbardziej zaskakujące czy poruszające? Zaskakująca jest przede wszystkim skala tych zjawisk. Aha. Jeśli Tych, czyli jak? Jeśli spojrzymy na przykład na edukację, na wyższe wykształcenie, okazuje się, że wśród młodych ludzi na 10 mężczyzn z wyższym wykształceniem mamy prawie 16 kobiet. Tak? To jest ogromna różnica. I to jest trend, który mamy od kilkunastu lat, bo jak przeczytałem w tym raporcie jakieś nie, niecałe 20 lat temu. Te proporcje były wyrównane, czyli to się zmieniło w ostatnim, w ostatnim czasie. Zgadza się, jeszcze na przełomie wieków mieliśmy dosyć wyrównaną sytuację, ale też wtedy znacznie mniej osób w ogóle miało wyższe wykształcenie. Było to kilkanaście procent kobiet i kilkanaście procent mężczyzn. Dzisiaj, w ostatnim roku, mamy 53 procent kobiet i 33 procent mężczyzn. To znaczy, że mamy te 20 punktów procentowych tak, różnicy między kobietami a mężczyznami, czyli gdzieś jedna piąta mężczyzn nie kończy studiów wyższych, a ich siostry, kuzynki, koleżanki kończą te studia. To z czego, co, to się, co takiego się stało? No bo z jednej strony rozumiem, to wiemy, że rozwinęło się bardzo szkolnictwo wyższe w Polsce i tak jak pan powiedział, znacznie więcej ludzi kończy, kończy wyższe studia, ale wśród tej grupy dodatkowej znaczącą przewagę mają kobiety. Skąd to się wzięło? Po pierwsze kobiety często potrzebują właśnie formalnego dyplomu. Tak, żeby być um, nauczycielką matematyki trzeba skończyć studia, żeby wykorzystywać matematykę na przykład w banku wcale niekoniecznie. Tak samo pielęgniarki teraz muszą skończyć studia, kiedyś nie musiały, Wystarczyło, wystarczyła szkoła pielęgniarska. Tak samo na przykład sekretarki w sądach też kiedyś nie musiały mieć wyższego wykształcenia, dzisiaj to, to formalne wykształcenie jest konieczne, a tymczasem mężczyźni mm, mogą zarabiać całkiem nieźle, na przykład jako budowlańcy czy informatycy, bez formalnego wykształcenia. Natomiast musimy pamiętać, że formalne, że w ogóle wykształcenie i studia nie służą tylko zarabianiu pieniędzy, tak? One też socjalizują nas, czyli kształtują to, kim jesteśmy i jeśli widzimy taką olbrzymią nierówność, to znaczy, że mężczyźni żyją w trochę innym świecie, tak? Jeśli oni zazwyczaj studiują właśnie takie kierunki techniczne, a kobiety bardziej takie humanistyczno-społeczne, to oni też się będą w inny sposób na przykład porozumiewać. Ale czy dalej nie rozumiem, z czego to wynika? Czy tylko z tego, że Teraz większego znaczenia nabrały te zawody, w których potrzebne jest wyższe wykształcenie, i to są te zawody raczej wybierane przez kobiety? Tak, myślę, że wraz z upowszechnieniem tych zawodów, takich usługowych, a kobiety właśnie bardziej pracują w sektorze usług, to jest, te, właśnie okazało się, że w nich teraz potrzebne są dyplomy, i właśnie dlatego też kobiety na te dyplomy stawiają. No, ale co z tego, co w, tym, co w tym złego? Jaki jest problem? No bo to czasami tak jest, tak że raz więcej chłopaków kończy, raz więcej dziewczyn. Gdzie tu, w czym pan widzi problem? Tak, właśnie tak jak powiedziałem, studia nie służą tylko um, wykonywaniu zawodu. Obecnie jest. Bardzo ciekawa książka opublikowana również po polsku Michaela Sandela Tyrania Merytokracji. I on pisze właśnie o tym, że ten dyplom często nadaje nam status społeczny, czyli nadaje nam prestiż. Osoby wykształcone patrzą bardzo z góry na te, które nie skończyły studiów i myślę, że sami we własnym życiu codziennym słyszymy często takie wypowiedzi wręcz pogardliwe o osobach właśnie niewykształconych. No i w ten sposób powstaje taka różnica prestiżu między kobietami a mężczyznami. No ale z drugiej strony y, słyszymy, że kobiety dużo rzadziej niż mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w organizacjach i firmach. E, są na to rozmaite dane pokazywane. E, no ale rozumiem, żeby zająć jakieś wysokie stanowisko w firmie najczęściej trzeba mieć jednak wyższe wykształcenie. To czegoś nie rozumiem. Tak, to jest ten problem najwyższych stanowisk to jest problem z definicji elitarny. Tak bo te stanowiska są najwyższe, one są rzadkie. i myślę, że pewnym błędem jest właśnie rozmowa o płci w kontekście tych najwyższych stanowisk wyłącznie, czyli o tym ile jest parlamentarzystek, ile jest kobiet wśród ministrów, ile jest kobiet wśród prezesek i wśród prezesów i rzeczywiście jest ich mało. Tak? Natomiast jeśli spojrzymy na kadrę kierowniczą, szeroko rozumianą czy tą średniego szczebla? Tak, tego, tą średniego szczebla to kobiet jest tam według ostatnich danych 44%, czyli prawie połowa, i to jest drugi wynik w Unii Europejskiej. No, czyli wszystko jest w porządku, jest pół na pół e, czyli to całkiem zdrowa sytuacja. W kadrze kierowniczej wydaje się, że tak. E, natomiast właśnie w, na wyższych szczeblach już być może pojawia się jakiś problem, jakiś, jakieś przeszkody dla kobiet, które nawet chciałyby spełniać takie funkcje. A jak jest, no bo też pisze Pan w tym raporcie o wykształceniu o nauce w szkole, w szkole podstawowej i średniej. I przypomnę, że tam dzieci, dziewczynki osiągają znacznie lepiej znacznie lepsze wyniki. Proszę opowiedzieć o tym. Tak, te nierówności pojawiają się właśnie już w szkole i oczywiście też przekładają się później na tą różnicę, kto kontynuuje naukę formalną, a kto nie. I często mamy takie wrażenie, że być może dziewczynki są gorsze z matematyki na przykład. Ale to nie jest prawda. I mamy rzeczywiście we wszystkich przedmiotów, i w testach ósmoklasisty, i w maturach, i w takich międzynarodowych testach, yy, dziewczynki nie, nie mają gorszych wyników, w żadnym, z żadnego przedmiotu, z żadnych umiejętności. Natomiast mają dużą przewagę w czytaniu. I właśnie z tego bierze się też różnica na przykład w średniej ocen, tak, czy w ogóle w perspektywach późniejszej edukacji, że dziewczynki znacznie lepiej, znacznie częściej i znacznie więcej czytają. I też, jeśli spojrzymy na ten dół tym razem, właśnie nie na problem elitarny, tylko na te osoby, które są najbardziej powiedzmy poszkodowane, to widzimy, że co piąty chłopak jest funkcjonalnym analfabetą. To znaczy nie potrafi na przykład przeczytać rozkładu jazdy i go zrozumieć. Nie potrafi przeczytać prostego artykułu w gazecie i coś sobie własnego o tym przemy przemyśleć. Wśród dziewczynek ten problem też jest ważny. Jest aż co, co dziesiąta dziewczyna też ma ten problem, no ale wśród chłopaków jest dwa razy częstszy. No dobrze, ale to się z czego z kolei bierze? To się Dlaczego bierze ja? dziewczynki uczą się lepiej, więcej czytają i lepiej rozumieją? To się bierze często właśnie z norm kulturowych. Tak? Dziewczynki idą do szkoły i chcą się dobrze uczyć, chcą być dobrymi uczennicami, a poza tym też często być może w domach widzą inne zachowania. Mężczyźni, dorośli mężczyźni też mniej czytają niż kobiety, w związku z tym chłopcy nie widzą ojca czytającego tak często, jak dziewczynki widzą swoją matkę. A w tym raporcie pisze też pan o, o tym, że e, ponieważ zawód nauczyciela jest feminizowany, to e, kobiety, nauczycielki inaczej traktują o, dziewczynki, czy im więcej uwagi poświęcają? Nie chcę tego w, ten, w tak aż mocny sposób sformułować, dlatego że nie mamy żadnych danych, z tego co wiem o, o Polsce, które by rzeczywiście stwierdzały twardo, że nauczycielki dyskryminują chłopców. Natomiast może to być pewien problem, właśnie braku wzorców. Jeśli chłopcy w domu są częściej pod opieką matki czy babci, idą do szkoły, tam również mają same nauczycielki, jakby mężczyźni nie bardzo im się kojarzą z wiedzą, prawda? Nie widzą tych mężczyzn, którzy skończyli studia, być może czegoś ich uczą. Mhm. No dobrze, ale to teraz jak, jeszcze raz tych, chciałem wrócić do skutków tego, no bo Zakładam, że jest tak, jak pan opisuje, że dziewczyny lepiej się uczą w szkołach, że w ostatnich latach, no to są twarde dane, więc trudno z nimi dyskutować, więcej, więcej kobiet kończy studia niż mężczyzn, no ale na poziomie tego średniej, średniej kadry kierowniczej jest mniej więcej 50-50. Na poziomie tej najwyższej, co jest, rozumiem, też pewnym problemem kulturowym, jest więcej mężczyzn niż kobiet. To. W to właściwie jakie są złe skutki tej sytuacji? No bo może tak jest, no faceci sobie świetnie dają radę, bo czasami nie trzeba tego wykształcenia, żeby lepiej zarobić, założą sobie wcześniej firmę i, i, i dobrze żyją, są szczęśliwi. Gdzie tu jest problem? O pierwszym skrót, skutku już wspomniałem, to jest ta polaryzacja społeczna. Widzimy właśnie, że dziewczyny, młode kobiety częściej popierają partie lewicowe, progresywne, a młodzi mężczyźni częściej, znacznie częściej, nawet dwa razy częściej tak popierają e, poglądy prawicowe i partie prawicowe. Ale to wynika z, z różnic w wykształceniu pańskim e, zdaniem? Nie wyłącznie z różnic w wykształceniu, ale te różnice w wykształceniu i w wykonywanych, za wykonywanych zawodach mhm. przekładają się na to, że przebieg życia kobiety i przebieg życia mężczyzny jest zupełnie inny. Czy może nie zupełnie, ale jest, może się mocno różnić. Do tego Teraz um, kolejnym takim problemem jest to, że kobiety żyjące częściej w miastach. Młode kobiety chciałyby sobie znaleźć partnera o podobnym statusie społecznym. No bo też mm -hmm. to jest następny element tak. tego, tego raportu. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wyjeżdżają z małych miasteczek i wsi do, do dużych ośrodków. Dokładnie. I tutaj też to jest zaskakująca skala, bo często w małych czy są takie małe gminy, w których na 10 młodych mężczyzn przypada 7 kobiet. W skali kraju. Według poprzedniego jeszcze Narodowego Spisu Powszechnego w, na, na wsi na trzech kawalerów przypadały dwie panny. Tak? To znaczy, że mamy duży problem z tak zwanymi rynkami małżeńskimi, to znaczy mamy za dużo mężczyzn i za mało kobiet, którzy poszukiwaliby partnerów. Natomiast w miastach mamy za dużo, czy mamy więcej kobiet, które też. Nie mogą sobie znaleźć partnera. Czyli, czyli na wsi jest duża przewaga mężczyzn, a w dużych miastach duża przewaga, duża przewaga tak kobiet. Jest. I w, jeszcze i, i, inny element tego, o czym państwo czy pan pisze, to poważny bardzo, tym razem trudno do, trudny do podważania, to jest kwestia zdrowia. Znaczy, mężczyźni Zdrowiać. w Polsce żyją znacznie krócej niż kobiety i to też nie jest średnia światowa czy, czy średnia europejska. Tak, to jest raczej światowy ewenement, który jest typowy dla państw postkomunistycznych. Podobnie jest w krajach bałtyckich, w Rosji i tak dalej. W Polsce ta różnica... Z czego to wynika? Właśnie prawie, ja najpierw proszę tak, powiedzieć, ile wynosi. E, wynosi prawie 8 lat, natomiast w takiej Holandii to są 3 lata, czyli da się to zmniejszyć. I tutaj też różnice edukacyjne są bardzo ważne, bo mężczyźni wykształceni żyją właśnie te mniej więcej 3 lata krócej od swoich wykształconych koleżanek. Natomiast mężczyźni z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym żyją już o 11 lat krócej, od, od kobiet w tej samej grupie wykształcenia. Czyli to jest rzeczywiście ogromna różnica, która też właśnie wynika z wykształcenia, z pewnych nawyków zdrowotnych. I właśnie po pierwsze, to są kwestie nawyków. Mężczyźni częściej są alkoholikami, czy piją alkohol, częściej palą, żyją właśnie w taki niehigieniczny sposób, a do tego rzadziej chodzą do lekarza. Czyli, krótko mówiąc, mało o siebie dbają. I to też wynika, a uważa pan, że korzenie tego są właśnie w tej edukacji? Tak, korzenie są z jednej strony w edukacji, a z drugiej strony w tych normach kulturowych, tego właśnie jak zachowują się, jak się zachowywali mężczyźni w poprzednich pokoleniach i ci młodsi mężczyźni często po prostu te normy dziedziczą. Yy, Okej, okay. i wobec tego, jaki, znaczy jaki z tego wniosek i morał płynie? Co, znaczy co nam rzeczywiście grozi w przeszłości? Nam, siedzimy tu jako mężczyźni, yy. ale też będziemy rozmawiać z kobietami. Yy, I. I czy możemy coś z tym zrobić? Czy w jaki sposób jakimiś politykami społecznymi państwom powinno coś robić? Czy powinniśmy to raczej pańskim zdaniem zostawić, niech się toczy w sposób naturalny? Tak, w razie nam coraz głębsza polaryzacja, coraz większy podział i coraz większe napięcie polityczne. Dzisiaj te podziały są właśnie determinowane często przez stosunek do właśnie płci, czy tematy związane z seksualnością. I no, oczywiście polaryzacja jest ogólnie szkodliwa społecznie. I teraz Zaradzić temu można tylko... Po pierwsze, przyjmując taką postawę właśnie życzliwości również dla problemów mężczyzn. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć o kobietach, chodzi o to, żeby zwrócić uwagę również kobiety, na kobiety, bądźcie dla nas życzliwe. Nie tylko kobiety, ale politycy, mężczyźni mhm. również, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, w parlamencie jednak większość to są mężczyźni, oni też muszą zwrócić na to uwagę i polityki publiczne takie konkretne. No to jest właśnie na przykład co musimy wprowadzić mhm? teraz punkty za pochodzenie na studiach i faceci mają dostawać się łatwiej na wyższe studia. Albo mniej, mniej płacić za nie? Nie, raczej jest studia i tak są właściwie w praktyce darmowe, więc akurat tego, temu rozwiązaniu byłbym przeciwny. Natomiast możemy zachęcać mężczyzn do kontynuowania nauki. Kiedyś była taka akcja dziewczyny na Politechniki. Dlaczego nie zrobić takiej e, podobnej akcji do zachęcającej mężczyzn? Możemy też wprowadzić naukę o zdrowiu w szkole, czy wiedzę o zdrowiu, żeby więcej uczyć właśnie o profilaktyce, o zdrowym trybie życia, również o zdrowym życiu seksualnym. Musimy też właśnie na przykład rozważyć, czy są jakieś programy profilaktyczne, które mogłyby mężczyznom pomóc w tym dbaniu o własne... Zdrowie. Myślę, że jeśli rzeczywiście przyjmiemy tę postawę większej uwagi na problemy mężczyzn i większej życzliwości, to rozwiązania mm, polityczne się. Prędzej czy później znajdą, tak jak już teraz znajdują się dla kobiet. Jeśli chodzi o, o problem zdrowotny, to rzeczywiście można sobie wyobrazić rozmaite akcje edukacyjne, i akcje w szkołach zachęcające tak jak zachęcały się kobiety do tego, że badały się przed rakiem piersi, tak? Znaczy, to Mężczyzn również można zachęcać, ale nie bardzo wyobrażam sobie, jak, w jaki sposób można rozwiązać problem tego, że dziewczynki uczą się bardziej pilnie, więcej i że chętnie idą na wyższe studia, i że mniej chętnie będą nie wiem, wyjeżdżać z małych, z małych ośrodków. Jeśli chodzi o małe ośrodki, to jest to ogólny problem polskiej wsi czy polskich małych miast, że Często jest tam mało perspektyw, też mało takiej pracy, właśnie na przykład, usługowej, i dlatego kobiety są bardziej zmotywowane do wyjeżdżania i to jest osobny problem, jak rozwiązywać problemy polskich, polskiej prowincji. Co do edukacji, no to jednak trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, że chłopcy często, na przykład gorzej czytają, i za zastanowić się, czy moglibyśmy jakoś rozwiązać ten problem. Na przykład poprzez takie proste rozwiązanie jak zamiast jednej lektury obowiązkowej. Pozwalamy dzieciom czytać jedną książkę, którą sobie sami wybiorą. I oni przychodzą, prezentują tę książkę, którą sami sobie wybrali, i w ten sposób czytają coś, co lubią, a niekoniecznie coś, co muszą przeczytać. I w ten sposób myślę, że chłopcy też byliby zachęcani do czytania. W tym raporcie też wspomina Pan o tym, że. Być może warto zrezygnować czy rozważyć rezygnację z klas koedukacyjnych, żeby dziewczyny uczyły się osobno i chłopaki osobno. To wydaje mi się dosyć kontrowersyjne. Archeiczne. Tak, to jest kontrowersyjny pomysł i poddaję go w tym raporcie pod dyskusję. Nie ma jednoznacznych badań, które stwierdzałyby, że rzeczywiście takie rozwiązanie czy inne rozwiązanie jest jednoznacznie lepsze. To bardzo zależy od kraju, od kultury. Natomiast warto. Spróbować przetestować takie modele na gruncie właśnie polskim i sprawdzić, czy to się uda. A może się udać, dlatego że właśnie jeśli rozdzielimy chłopców i dziewczynki, przynajmniej na przykład w pewnym wieku, to być może nie będą musieli tak właśnie bardzo starać się pokazywać, że są dziewczynami, albo tak bardzo pokazywać się, że są mężczyznami przed swoimi kolegami, koleżankami, zwłaszcza płci przeciwnej i będą mogli wtedy przyjmować dowolne role w ramach tej swojej jednopłciowej klasy. Dziękuję bardzo. Michał Gulczyński, autor raportu Przemyczane Nierówności, który opublikował, co ważne, Klub Jagielloński. Bardzo dziękuję i zapraszam do przeczytania. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl